Witamy Państwa na ostatnim w tym miesiącu spotkaniu z kinem i seansem dyrektora Polskich Heliosów, pani Joanna Domagała. Witam serdecznie, pani Anno. No to koniec miesiąca. Wydawałoby się, że na koniec to zawsze sobie wszystko podsumowujemy i jest cicho i spokojnie, a tu bum, widzę pani na koniec miesiąca funduje nam maraton. Czyli żeby się tak mocno marzec zakończył. Żeby mocno i strasznie, żeby była sprawa jasna, bo maraton jest straszny. Ja się cieszę, że w Opolu są fani strasznych filmów, bo ja bym na ten maraton nie przyszła, ponieważ jest bardzo krwawy, brutalny i straszny. Mamy zestaw 4 filmów. No oczywiście no, nie może w tym maratonie zabraknąć Kubusia Pochadka, Krew i Miód, bo ten film ma akurat premierę jutro, więc jest gwoździem, głównym atutem tego maratonu. Więc on na początek, potem mamy Rafa Osaczone, to też przedpremiera, Morski Klimat i Rekin, który będzie nasze główne bohaterki bardzo mocno nękał. Potem Obłąkana, film z pogranicza światów umarłych. Nasza główna bohaterka będzie się z tym światem stykała i on będzie na nią bardzo mocno wpływał i naprawdę będzie straszny, ponieważ jest w ciąży, chce ochronić siebie i swoje dziecko, więc jak dla mnie bardzo mocne i straszne zestawienie. A na koniec Furie, 8 kobiet. Mocno musi walczyć o swoje życie, ponieważ nagle budzą się na pustyni i ktoś na nie poluje, więc no nie no, zestaw straszny, więc zapraszam wszystkich, którzy się naprawdę lubią to bać. Pani Anno, to może jakoś kwiecień może będzie bardziej przymilny, będzie, co? Kwiecień będzie piękny, bo już za oknem będzie pięknie, będzie kolorowo i naprawdę mamy w sumie dwa świetne projekty, o których chcę troszkę więcej powiedzieć. Na początek no, Helios na scenie. Jak Państwo wiecie, śpiewamy, tańczymy, słuchamy koncertów. I szukamy swojego kopciuszka. I szukamy swojego kopciuszka, bo tym razem mamy dwa pokazy w Solarisie związane z Royal Ballet i Opera z Londynu. Najpierw 12 kwietnia będzie kopciuszek, naprawdę klasyczny. I w wersji całej choreografii, muzyka, taniec, wszystko takie tak jak ten pierwszy pokaz się odbywa, więc zapraszam wszystkich, którzy taką klasykę lubią. Drugi zestaw, jeżeli chodzi o Royal London Opera, to tym razem opera. Mozart, proszę Państwa, Wesele Figara, czyli klasyka, ale taka komediowa, czyli lżejsze troszeczkę zestawienie. No i świetnie to, świetnie będzie brzmiało, więc to jest ten klasyczny zestaw. Ale to nie wszystko, ponieważ mamy też nie lada gratkę. Tym razem fanów w Karolince, głośnego, roka, mocnego grania, dlatego że z okazji kultowy zespół. Tak, proszę, z okazji najnowszej płyty. Ostrze sobie, jak to się mówi, tak? Pazury, tak. Najnowsza płyta Metalliki, 72 Season, wychodzi w tych dniach, w związku z tym mamy taki pokaz, to nie będzie koncert, od razu mówię, to będzie, usłyszymy najnowsze kawałki z tej płyty, dodatkowo będą wizualizacje, będą rozmowy z twórcami. Mieliśmy podobny pokaz w przypadku Rammsteina i muszę powiedzieć, że to świetnie wyglądało i były osoby, które mieliśmy wtedy dwa seanse pod rząd, zostawały na jednym i drugim i to jest naprawdę ten pierwszy moment, żeby tą płytę posłuchać, więc no, zapraszam serdecznie, moim zdaniem wielkie wydarzenie, a też bardziej tak wiosennie i radośnie będzie w naszym dziecięcym projekcie, dlatego że Helios dla dzieci, oczywiście nasz stały cykl, czyli 2 kwietnia mamy Strażaka Sama, potem 16 kwietnia mamy Królika Binga, to są naprawdę zestawy, które powtarzamy i cieszę się bardzo, bo przychodzą już naprawdę osoby zaprzyjaźnione z nami, biorą udział w konkursach, przybijamy tam pieczątki, zbieramy buźki, jest naprawdę z tego wielka radocha, ale to nie wszystko, bo dorzucamy jeszcze w kwietniu, 22-23 kwietnia specjalne pokazy Kicia Kocia, to też zestaw dla tych najmłodszych, bo staramy się wbrew wszystkiemu pokazywać, że to kino dla tych najmłodszych też się nadaje, bo to nie zawsze jest głośno, nie zawsze jest aż tak bardzo kolorowo, ale jest też przyjaźnie, bo o to nam chodzi. Pewne będzie też kino kobiet. Mamy teraz dosyć długi odpoczynek od kina kobiet, ale proszę, żeby Opolanki nie zapominały o tym projekcie. 26... Ale też muszą troszkę poczekać. Muszą, dlatego że w sumie czekaliśmy na dobry film. I tym razem wraca Polskie Kino, 26 kwietnia, Skołowani, to komedia romantyczna, taka obyczajowa. Dla mnie chyba wielkim atutem tego filmu jest obsada, bo Agnieszka Golchowska, ja ją uwielbiam, to jest świetna polska aktorka. W każdej roli jest inna i każdej roli daje dużo ciepła, takiego swojego osobistego i tak też będzie w tym przypadku. Gra Annę, młodą kobietę, która porusza się na wózku, jest bardzo taka przekorna, waleczna, no i ma okazję
zawalczy o miłość, taką troszkę pod górkę, nietypową, ale nie chcę więcej mówić, trzeba przyjść zobaczyć. Partneruje jej Michał Czernecki, to też świetny polski aktor, więc myślę, że warto, proszę Państwa, drogie Panie, przede wszystkim ten czas 26 kwietnia sobie zaplanować. To jest taki element, to jest wzór francuski, który został przeniesiony na nasz ekran, żeby też Państwo gdzieś wiedzieli, skąd się też to wzięło nagle w naszym kinie. Natomiast dobrze, że znaleźliśmy pomysł, jak to na nasze warunki przenieść. Wydaje mi się, że będzie, my jeżeli coś przenosimy, zawsze dajemy coś od siebie, więc to nie będzie taka kalka w 100%, ale będzie tam ten polski charakterek. A jeżeli kino kobiet, to jak Panie wiecie dobrze, mamy zawsze motywy i jest wiosna, jest kolorowo, jest sympatycznie i motywem przewodnim są groszki. Mhm. Więc czekamy na Panie ubrane w groszki w różnych odsłonach. Mam nadzieję, że przez to będzie tak wesoło na sali kinowej. Można przynieść ze sobą groszek również. Można. Ktoś ma już groszek wyhodowany. Można jak najbardziej. Mogą Państwo też może dostać nie groszek, ale fajną nagrodę od tak jest. Sieci Kin Helios, jeśli odpowiedzą Państwo tradycyjnie na nasze filmowe pytanie, Pani Dyrektor. Tak, pytanie jest oczywiście bardzo trudne, a dotyczy dlaczego naszego ulubionego projektu Helios na scenie. Proszę powiedzieć, muzyka jakiego zespołu posłuchamy w Karolince 13 kwietnia? Trzeba podać nazwę tego zespołu. Dodam, że nie jest to zespół symfoniczny, żeby było łatwiej, prawda? I padła jego nazwa dzisiaj w programie, więc na pewno trzeba posłuchać i wtedy wszystko będzie jasne. Czas na seans, @czasnaopole.pl. Myślę, że bez problemu odpowiedzą Państwo na pytanie. A my w ten właśnie oto sposób kończymy marcowe spotkanie, zapraszając Państwa wraz z Panią Janą Domagałą na kolejne spotkanie już kwietniowe. A zatem do zobaczenia. Do zobaczenia.